Witam wszystkich w czwartek. Mamy 6 dzień września. Z tej strony Michał, Fibonacci Team School. Mamy tutaj kryptowalutę EOS kwotowaną w amerykańskim dolarze. Dość szeroki interwał, bo mamy tutaj aż do jedynki, świece dzienne. Tutaj sytuacja techniczna zmusza nas, żeby ten horyzont czasowy był nieco szerszy, dość szeroki. I ostatnia, wczoraj bardzo spadkowa sesja. Tu mamy aktualną sytuację. Dzisiaj taka, powiedzmy, nieśmiała kontynuacja. Jaki mamy tutaj najbliższy target, jeżeli chodzi o tą kryptowalutę? Tutaj naszą uwagę zwraca przede wszystkim ten okrągły poziom cenowy 4 dolary. Mieliśmy również ten poziom zaksięgowany 14 sierpnia. Tutaj z tych poziomów pojawił się wyraźny popyt. Także w przypadku retestów będziemy obserwować, jak tutaj ta cena nam się zachowa, jeżeli zostanie ponownie zaksięgowana. Natomiast w przypadku tego trendu spadkowego od początku maja obowiązuje zasięg korekty w postaci tego niebieskiego prostokąta i aktualna strefa podażowa, aktualny opór, szeroka korekta 1 do 1 to jest aż 9,50 na kolejne tygodnie, miesiące nawet. Natomiast tutaj taki lokalny opór, gdzie jest on potwierdzony biegunowością, tak? To jest poziom 6,50, 6,60, gdzie te ostatnie delikatne wzrosty nam wyhamowały i pojawiła się właśnie to silne zrzucenie podażowe na EOS-ie. Także na pierwszą chwilę poziom 4 dolary. Jeżeli chodzi o opór 6,50, 6,60, tutaj te widełki takie, w których porusza się ta kryptowaluta w ostatnich dniach, tygodniu, na tę chwilę nas interesują.